I pozwolę sobie w tym momencie zaprosić do zabrania głosu pierwszego naszego gościa, prelegenta, pana doktora Daniela Wojtuckiego, który wygłosi referat pod tytułem Szubienica i pręgierz w dawnej Oławie. Bardzo serdecznie zapraszam, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Przede wszystkim kieruję swoje podziękowania do władz tutaj miejskich, no i doktora Tomasza Gołwiaczka, który po raz kolejny dał mi szansę podzielić się moimi badaniami w skali Śląska oczywiście, a badam dawny wymiar sprawiedliwości, przestępczość kryminalną. Już miałem okazję kilkakrotnie tutaj uczestniczyć i podzielić się swoimi badaniami. Tak i teraz wyłuskałem z całej Śląska tutaj tą Oławę i to, co udało mi się znaleźć na temat dostraszy. No może mój wykład inauguracyjny tutaj będzie straszny, bo dotyczy zadawania komuś bólu śmierci. Ale te urządzenia, jak zaraz się przekonamy, były niezbędne i część z nich stoi do dziś, a właściwie jedno. I wszyscy, którzy tutaj udawali się ze względu na remont rynku, musieli mijać albo widzieć pręgierz stojący tutaj przed ratuszem. Oława. Więc tutaj, drodzy państwo, Werner znany. Ja tutaj chciałem topograficznie państwu pokazać najważniejsze miejsca, które były, bo trzeba sobie uświadomić, że wraz z uzyskaniem praw miejskich później miasto uzyskiwało albo już wówczas, albo później różne przywileje, a wraz z nich też prawa sądowe. A więc jeżeli mieliśmy prawo sądowe, mieliśmy taki organ jak sąd, który miał możliwość skazywania, orzekania za różne przestępstwa, musieliśmy też mieć możliwość egzekwowania, co było logiczne. Oczywiście wówczas, więc trzeba było je w jakiś sposób wyznaczyć i wyposażyć. Ważna tutaj była topografia tych miejsc, bardzo ważna i to widać w większości miast europejskich, miasteczek i nie tylko. Generalnie państwu pokażę zaraz jeszcze jedną małą szubieniczkę stojącą przy drodze do Wrocławia na XVIII-wiecznym widoku. Jak tutaj, drodzy państwo, widzą, tu jest pręgierz. A miejsce straceń zostało wyznaczone, go tutaj na widoku Wernera nie widać, ale mniej więcej w tym. Tu jest droga na Grodków, a tutaj jest droga na brzeg. Ta topografia tego miejsca jest bardzo ważna. Po pierwsze, ona, jakbyśmy wyliczyli, to jest około 1,5 km do 2 km. Takie miejsca znajdowały się od miasta, ponieważ miało to zagwarantować miastu wykorzystanie elementu prewencyjnego. Czyli jeżeli wykonano wyrok śmierci na delikwencie przez powieszenie, on na tej szubienicy zostawał i wszyscy, którzy albo przybywali do miasta z tego kierunku, albo wychodzili, a nawet jeżeli płynęli tu Odrą, mogli oglądać tą konstrukcję, a wraz z nią wykonanych, no, powieszonych tam przestępców, czyli generalnie widać było, że miasto przestrzega porządku i trzeba się obawiać tutaj o to, że można zostać ukarany. Przy pręgierzu wykonywano lżejsze kary, ale były kolejne bramy miejskie tutaj, więc generalnie tam też stawiano szubienice, tak ja je nazywam jednorazowymi, typu kolankowego, tak jak państwo znacie z westernów, drewniane konstrukcje. Na rynku też stała szubienica, w rachunkach miejskich zachował się zapis 1621 roku, że miasto sfinansowało wybudowanie drewnianej szubienicy. Tylko te obiekty w centrum czy przed bramami po prostu służyły jako obiekty jednorazowe do jednorazowego wykonania kary lub kilkukrotnego, ale je najczęściej rozbierano, bo przeszkadzały, a nie można też było eksponować tam trupa, bo wiadomo, po procesy gnilne, jeszcze szczególnie w miesiącach letnich, mogłoby na miasto ściągnąć epidemię. Na ziemi oławskiej tych szubienic było więcej, drodzy państwo. Każdy zabiegał, może dziś majątkiem, wyznacznikiem majątku jest dobry samochód, dobry dom, a kiedyś wbrew pozorom stawiano porządną szubienicę. I badając czasami, bo badaliśmy też wiejskie szubienice, a mianowicie koło Jeleniej Góry takie, i niektóre z nich były po prostu wystawione na jedną egzekucję, ale była to konstrukcja murowana, a jak państwo zobaczą za chwilę z rachunków Oławy, była to inwestycja bardzo duża. Ale dziś budujemy domy, kupujemy samochody. Kiedyś taki majątek się reprezentowało, mając taką szubienicę, że dany właściciel po pierwsze kara za przewinienia, ma do tego prawo, a poza tym go stać na wybudowanie murowanej konstrukcji.
Może nie widać, ja tutaj celowo w kółko nie robiłem. Tutaj jest takie coś malutkiego, widać? To jest droga z Marcinkowic do Jankowic, Jankowice, tak. Na Wrocław Główna to jeszcze była droga, teraz ona już nie istnieje, albo jest częściowo zaorana. I stała tam szubieniczka. To jest plan Wredego, jak Fryderyk II pod koniec grudnia 1740 roku zaatakował tutaj Śląsk, wszedł na ziemię śląskie, no to swoim kartografom, no już wiele lat później, najpierw Wredemu Chrystianowi, później Reglerowi, nakazał wykonanie rękopiśmiennych map kartograficznych. No i właśnie Wredę jako pierwszy wykonał, ale Fryderyk II, zwany później Wielkim, no nie bardzo był zadowolony z jakości tych map, więc nakazał Reglerowi. Reglera może Państwo znają, to jest, maczał palce w budowie twierdzy w Srebrnej Górze i on takie piękne mapy wykonał, rękopiśmienne, na jego zlecenie uczestniczył. No i dlaczego szubienice, drodzy Państwo? No wiatraków jest pełno i dlaczego szubienice? Jak Państwo myślą? Po co szubienice na mapach? Militaryzm pruski, podpowiadam. Ponieważ maszerujące wojsko musiało się jakoś orientować w terenie. I najlepsze były wiatraki, które potężne konstrukcje, i szubienice, które też były konstrukcjami potężnymi. Czyli jak szliśmy, widzieliśmy na lewo czy na prawo szubienice, jesteśmy tu. Więc takie punkty orientacyjne były zaznaczane na tych mapach. A dzięki temu my dzisiaj, badacze, mamy co robić, bo większość terenu została zmieniona, pobudowana, rozbudowana, zalesiona, są łąki. No i szukamy tych obiektów na podstawie tych map. Można te mapy pięknie nakładać, bo one są bardzo szczegółowe i później różnymi metodami badać. No i teraz mamy Oławę. To jest też Regler. To jest też mapa rękopiśmienna Reglera. I jak się zastanowimy, gdzie ta szubieniczka mogła stać, a też lokalizowałem, Regler ją bardzo słabo zaznaczył, ponieważ mamy opisy dotyczące tego, że ona była przed bramą Brzeską, prawda? Mamy opisy, że płynęła Oława w pobliżu, że była strzelnica i takie różne niuanse, ale ja, o ile przy innych miastach te szubienice były zaznaczone lepiej, to tutaj ona, jak dobry wzrok mamy, wpatrzymy się, o tutaj, tu jest szubieniczka. Jest to ważna komunikacyjna droga, tak jak mówiłem, idziemy na Grodków, idziemy na brzeg, czyli ona stoi w widłach. Była wysoką konstrukcją, więc była z całej tutaj okolicy widoczna. Oddalenie od rynku, bo znajdujemy się tutaj w ratuszu, było znaczne, więc drodzy Państwo, no, nie śmierdziało im, że tak kolokwialnie powiem. A tutaj kat mógł też chować zwierzęta, do których zobligowany był usuwania i nieczystości z miasta wywoził i tu mógł sobie robić. Ten obiekt jest słabo, tak jak mówię, widoczny, ale po odczytaniu tutaj nałożeniu innych obiektów możemy się pokusić o lokalizację tego obiektu tak naprawdę do paru metrów generalnie, ponieważ to kolega akurat robi w takim projekcie, którym kieruję, i nakłada na starą mapę na nową, podwiązując obiekty, które są stałe. Stałymi obiektami jest, drodzy Państwo, kościół, ratusz, pałac, zamek i tak dalej, które nie zmieniły swojej lokalizacji. Po podwiązaniu można precyzyjnie nałożyć, że szubienica znajdowała się w tym miejscu. Nawet jak porównamy, ja tutaj cofnę układ tych dróg, tutaj, to proszę zobaczyć, że to się aż tak bardzo nie zmieniło generalnie. Ta droga idzie dalej, tutaj częściowo została urwana, ale dalej mamy ten teren. Kronikarze ławscy wspominają także o tym miejscu, nie lokalizując jego precyzyjnie. Tutaj mamy dworzec, prawda, kolejowy, żeby jeszcze bardziej zorientować się. I po nałożeniu tej mapy jeszcze dokładniej, no niestety tutaj chyba jakaś nowa inwestycja powstała, jakieś blokowisko, bo sobie na Google tutaj patrzyłem na podglądzie i nie wiem, czy był nadzór archeologiczny, czy też nie, chyba powinien być. I tutaj ten obiekt gdzieś w tej okolicy się znajdował.
czyli bezpośrednio przy drodze do brzegu. Mamy koryto, więc jeżeli ktoś kiedyś by chciał poszukiwać, ja bym proponował ten teren jeszcze metodą georadaru przejrzeć. My to robimy, ja teraz w weekend byłem na takich badaniach, robiliśmy i powiem szczerze, że niekiedy wychodzi to bardzo precyzyjnie, nawet można namierzyć rozebrany fundament, jak tylko rumorz zostaje, tak żeśmy w zeszłym roku szubienicę w Chełmsku Śląskim namierzyli, ale to jest metodą nieinwazyjną, nie trzeba kopać, tylko georadarem są takie badania robią. I tak jak mówiłem, to gwarantowało, że z miasta ten obiekt był doskonale widoczny, bo szubienica była na wprost rynku, centralnie, na wyniesieniu, bo jak na mapie popatrzymy, ja jeszcze kilka map pokażę, tam dwie mapy jeszcze kolejne, widać, że to jest zniesienie. Widoczny obiekt był z drogi do brzegu, czyli wypełniał i dalej oczywiście, bo ta droga leciała dalej na Opole, później na Kraków, więc to był uczęszczany trakt w kierunku Wrocławia. I tutaj on był oddalony, więc ten park, tak też kronikarze to opisują. Ja jeszcze posłużyłem się czymś takim, w archiwum można znaleźć u nas XIX-wieczną regulację rzeki Oławy w tej okolicy, tam opisana jest strzelnica. W naszym archiwum pod sygnaturą 1728 w aktach miasta Oławy znajduje się coś takiego. I jest tam dokładnie opis tego, po jakim odcinku to robiono, od Galgenbergu, czyli od tego wzniesienia, które Państwo widzieli, aż po właśnie Oławę i tam nowe regulacje, tam są kosztorysy tego. Oczywiście mnie te budowle hydrotechniczne w ogóle nie interesowały, ale interesowało mnie doprecyzowanie tej lokalizacji. Tutaj też, jak kronikarze ławcy wspominają, podczas różnych prac ziemnych odnajdywano kości ludzkie, wyorano podczas różnych prac, więc można było tutaj też, znaczy to świadczy o tym też, że skazańcy byli tu grzebani. I starszy plan tutaj Oławy widoczny, właśnie to jest miejsce tutaj, już dworzec, już linia kolejowa szła i rzeczywiście nowy, tu jeszcze to jest Mestiszblat, jest strzelnica. Tutaj mamy te miejsce, które pokazywałem mniej więcej, czyli jak regulowano Oławę, to w tym momencie pomiędzy tymi miejscami stała szubienica, to była ta cała góra szubienicza. Oczywiście kat, o którym mówiłem już Państwu, teraz artykuł wyjdzie, tam miał pole swoje, tam chował nieczystości wylewał, czy zakopywał zwierzaki. Tutaj wykonywano też te wszystkie wyroki, ale o nich za chwilkę. Jak ta szubienica mogła wyglądać? Dziękuję tutaj Tomaszowi i tajemniczemu darczyńcy, który przekazał, ale niestety muszę obu panów zawieść. To tak szubienica wasza nie wyglądała. To była bardziej monumentalna. To jest w dodatku do jakiejś gazety tutaj regionalnej dotyczącej. Oczywiście autor to opisuje duże urządzenia, które znajdowały się przed bramą brzeską. No ale no niestety szubienica to była piękna, murowana konstrukcja i ja bardziej bym się do tego przyłożył, że tak szubienica wyglądała, ponieważ mamy dokładnie okładkowy, wręcz fotograficzny z egzekucji w 1810 roku, to jest brzeska szubienica. Tak wyglądała szubienica w brzegu. Przy ostatniej egzekucji, czyli niedaleko od Oławy. Nie mamy Oławy, ale drodzy Państwo, teraz jest troszeczkę szubienicami była taka moda, jakie badamy, że jak z kobietami. Jak kobieta widzi u innej kobiety jakąś fajną kieckę, to zaraz się pyta, gdzie ją kupiła. I tak było z miastami, które miały wokół siebie szubienice i one się podpytywały albo wręcz kazały wybudować tak piękną szubienicę, jak w pobliskim mieście stoi. I ja mam takich źródeł dużo, na przykład Chełmsko zgapiło szubienicę od Kamiennej Góry i rzeczywiście w aktach tutaj zachowanych do dziś jest zapisane, że wybudowano ją pod koniec XVI wieku, ale wzorując się właśnie na szubienicy w Kamiennej Górze. Jedną badaliśmy, drugą w tym roku będziemy badać. Nie widzimy potężną konstrukcję, widać to po człowieku, który stoi, ludzie ciutkę byli niżsi niż my dzisiaj, ale i tak to była potężna konstrukcja i tak było też z Oławy. Ona miała piękne wejście, to jeszcze dalej. Dobrze. Ona miała piękne wejście, z Państwo zobaczą, była konstrukcją murowaną, były belki egzekucyjne i cały plac, gdzie można było wykonywać egzekucję. To było narzędzie masowej zagłady, ponieważ jak tutaj były belki egzekucyjne, umieszczone poziomo, może przy tej konstrukcji było cztery takie belki,
A tu bez ścisku, wbrew pozorom, można było powiesić 4-5 ludzi. Czyli jak pomnożymy albo 16, albo 20, bez problemu dało się powiesić. I nie trzeba było ściągać, ponieważ jeżeli się rozkładali, był wiaterek, spadali do wnętrza szubienicy. I w zeszłym roku prowadziliśmy badania szubienicy w Żaganiu. Tam znaleźliśmy w samym wnętrzu szubienicy kilka tysięcy kości bez układu anatomicznego. Czyli to, co spadło, to leżało ludzkich wraz ze zwierzętami, bo kat czasami, jak był leniem, to też wrzucał do wnętrza szubienicy. I tak wyglądała ta szubienica. Nie tak. To jest taka fantastyczna, ktoś chciał dobrze, zrobił, podpisał, że to szubienica w Oławie, oczywiście podmurówka i pięknie zrobił. Oczywiście takie też były konstrukcje, ale nie na Śląsku. I ta specyfiką Śląska, dodam, jest to, że były one kuliste. Oprócz Żagania, gdzie jest czworokątna szubienica, to Oława na pewno miała też szubienicę, tak jak widać u Reglera, była to okrągła konstrukcja. I teraz jej wyposażenie. Ruszamy. Szubienica miała drzwi. To jest wielki remont z września 1680 roku, kiedy rachunki akurat na szczęście są bardzo dobrze zachowane dla mnie, ponieważ bardzo dużo można z nich wyłuskać o wymiarze sprawiedliwości, bardzo często z nich korzystam. I we wrześniu, kiedy był ten remont szubienicy, później wypłacano, to mamy właśnie stolarzom za wypłacenie drzwi za drzwi do szubienicy. Te drzwi były też podwójne drzwi, czyli też miała konstrukcja tutaj cienników. Oczywiście to się przesuwało w czasie, ile generalnie tu były deski, też zapłacono za deski, czyli mamy pierwszy element tej szubienicy, że szubienica miała podwójne drzwi. Drzwi chroniły jej wnętrze, żeby zwierzyna nie rozwlekała tych szczątków, które tam kat wrzucił, albo one wpadły, albo też, drodzy Państwo, to był też krąg magiczny, zamykał pewien element. Pamiętajmy, że kradliśmy kości, nasi przodkowie kradli kości, ręce, dłonie były bardzo cenne jako amulety, robiono proszki, dodawano do piwa na potencje, na czary miłosne, złodzieje bardzo często korzystali. To jest za mało czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, a to jest bardzo ciekawa sprawa, ale panie, żeby mieć szczęście w miłości, by takie elementy nosiły, panowie też, żeby też szczęście im przynosiło, ale w innych kwestiach. Wynagrodzenie. Solidne też zapisano, bo wtedy wyremontowano szubienicę. Szubienicę za chwilę opowiem o samym remoncie. Remontowano generalnie dlatego, żeby kogoś na przykład powiesić, stracić. Nie tylko przez powieszenie, ale też na przykład cięcie mieczem. Miasto chciało się pokazać. Burmistrz wtedy się pokazywał, przyjeżdżał, musiał pierwszą czynność zrobić. Za chwilę o tym powiem. Ale łańcuchy są bardzo ważne, ponieważ to było rzadkie wyposażenie szubienicy. A tutaj mamy opis, że łańcuch oraz dwa solidne skoble. Jak wyglądały? Ja tutaj na następnym slajdu. Są oryginalne skoble i łańcuch egzekucyjny z Lubania. Wykopaliśmy wnętrze szubienicy lubańskiej, a też z zeszłego roku kilkanaście skobli znaleźliśmy wewnątrz szubienicy w Żaganiu, więc myślę, że byśmy mogli tutaj w Oławie znaleźć. To jest oryginalny pierwszy i trzeci krąg szyjny, więc i razem z skoblem, ponieważ to przybijano do szubienicy i wieszano najczęściej za ciężkie przewinienie kradzieży, ponieważ wieszano za kradzież, no i żeby jeszcze obostrzyć tą kradzież, no to właśnie na łańcuchu, bo łańcuch no jednak powoduje, że umieramy wolniej, prawda? Idąc dalej, wynagrodzenie za rękawice i tutaj opowiedzmy sobie o remoncie. Sam remont organizował, jak kiedyś porównywaliśmy na podstawie kosztów, bo można zliczyć te wszystkie koszty oławskie, okaże się, że burmistrz by wybudował sobie kamienicę w rynku za te pieniądze, ponieważ tutaj trzeba było zaangażować wszystkich rzemieślników z miasta i przedmieści, ponieważ nikt w pojedynkę nie chciał tego zadania wykonać. Byśmy mogli oddelegować 3 cieśli, 3 murarzy, 2 kamieniarzy, jakiegoś ślusarza i tak dalej, ale nikt w pojedynkę tego by nie robił, ponieważ to przynosiło hańbę. Wcześniej kat musiał wysprzątać i jest zapis, ja już go tutaj z braku czasu nie będę pokazywał, kat wysprzątał całe miejsce straceń i tutaj mamy zapisane, że właśnie poprzednik pana burmistrza musiał się udać na miejsce straceń, ubrał rękawice, które 3 pary właśnie zakupione na tą uroczystość, tutaj i wykonał 3 pary rękawic,
i wykonał 3 symboliczne uderzenia w mur szubienicy czy belk, inicjując, bo żaden rzemieślnik by nie zrobił tego, bo to przynosi hańbę. A jeżeli pan burmistrz, władze, radni, przedstawiciele sądu, starsi cechowi to zrobili, to wtedy żaden nie mógł sobie wypominać, że no ten pracował, a ja nie, więc generalnie to o to chodziło. Tutaj też zawsze towarzyszyła muzyka i mamy tu wynagrodzenie za Spielleute, widzimy tutaj. Kto, myślę, że państwo większość przeczytali, więc ja chyba nie muszę pokazywać. Więc drodzy państwo, ponieważ muzyka była też ważna. I tu pytanie do państwa, dlaczego? Bawimy się, za chwilę pobawimy się, w co oni się bawili przy remontach. Proszę państwa, znowu magia wchodzi, złe duchy. Na miejsce starcia lokalizowano najczęściej na granicach i tu gromadziły się duchy, bardzo złe duchy. Mamy imiona różnych tam demonów, które gdzieś tutaj grasowały przy różnych szubienicach, trzeba było odpędzić. Dlatego hałas odpędza złe duchy, bicie w dzwon, dźwięk piszczałek, bicie w bębnu. Dlatego zawsze, ja nie znam remontu szubienicy, gdzie by nie wysłano ludzi. Co więcej, jak pod Wrocławiem taka mała miejscowość Uraz chciała wyremontować i miała właśnie instrumentów muzycznych, wysłali do Wrocławia, żeby zakupili w czyli dopiero się remont odbył, takie urządzenia, więc Oława wcale nie odstawała. I tu jest cały opis tego, co tam jeszcze wypłacono, komu w tym 1680, bo oni październiku remontowali, później to już weszły koszty jeszcze na rok 1681. Idąc dalej, jak impreza, bo taka impreza gromadziła około 200, 300, a nawet 400 ludzi, taki remont, a pracowało rzeczywiście wybrane 10% z tego, to trzeba było jeść, prawda? No to kto? Burmistrz musiał wyłożyć pieniądze na wyżywienie tej całej dziatwy, która tam przybyła, tych wszystkich ludzi, rzemieślników, no i aż sobie ściągnęli, drodzy państwo, karpie z Lizawic. Tu są z zestawów z Lizawic. Więc wyciągnęli karpie, zapłacono za nie, ale no oczywiście mistrz katowski nie chciał być też pokrzywdzony, więc pani Sofia też 4 sztuki karpi przeznaczyła dla kata Scharfrichtera. Ale drodzy państwo, jak mamy karpie, mamy posiłek, to rybka lubi pływać, tak? Drodzy państwo, ważną częścią imprezy remontu szubienicy był alkohol. I Oława się niczym nie wyróżniała, burmistrz musiał zapewnić gorzałkę i piwko. Tutaj mamy beczki piwa, bir, a tutaj mamy właśnie Brandwein, czyli gorzałkę, drodzy państwo. No czyli nasyceni, opici rzemieślnicy pracowali. Co więcej, tam jeszcze budy z pamiątkami rozstawiali. Mam takie remonty, gdzie sprzedawano taki jarmark robiono czasami. To była impreza. No dziś chodzimy do kina, oni chodzili remontować szubienice, egzekucje i później jak te koszty, taki burmistrz dostawał taki rachunek, no to za głowę się złapał, że on by mógł taki kamienicę sobie pobudować, on tyle pieniędzy musiał wydać na remont, więc te szubienice tak naprawdę remontowano jak była taka potrzeba. Statystycznie taka Oława remontowała szubienice, bo są znane remonty co 20, 30, 40 lat, bo po prostu nie było stać. Remonty w XVII wieku to jest 1621, później 1650 tam parę i 1680 wrzesień, kiedy wyremontowano. Wtedy remontowano wszystkie urządzenia. Ja tutaj nie mówię, ale remontowano też i pręgierz, o którym za chwilę pomówimy. Pręgierz też, bo to jak już się taką ekipę montowało, która miała to wyremontować, a potrzeba ich było w takiej samej sile jak szubienicy, to trzeba było obskoczyć wszystkie urządzenia penitencjarne i doprowadzić do użyteczności, żeby później za jakiś czas znowu nie trzeba było zwoływać tego wszystkiego towarzystwa, bo jak państwo widzicie, to wszystko kosztowało. Więc, a można było inaczej, no ale tu była potrzeba, tu dwóch delikwentów trzeba było powiesić, więc tak to wyglądało. Pręgierz. Na ryneczku pięknie stał przed ratuszem. Tak jak mówiłem, stawiano tutaj też szubienice. To jest werner z dokumentalistyki Śląska, innego nie mam widoku. Tutaj jest słup, który państwo doskonale znają, bo stoi przed ratuszem. No i tak, ja nie chciałbym tutaj, no,
ale powiem tak, że wielokrotnie udało mi się już odkryć, czy tam pokazać, że to, co jest uważane za pręgierz, nie zawsze było tym pręgierzem, bo pręgierz to jest kawałek słupka, który bardzo by chcieli. No tutaj niedaleko ławy w Częstocicach wyciągnęli jakieś parę lat temu słupki z ogrodzenia, postawili przed kościołem i mówią, że to jest pręgierz, prawda? Przenieśli gdzieś tam, postawili tabliczkę, no to są słupki zwykłe. My nie mamy dokładnych informacji, że to był pręgierz taki. Ja nie chcę tutaj wam zabierać w żaden sposób atrakcji, ale jestem historykiem i doktor Gałwiaczek wie, jak my podchodzimy do pewnych rzeczy. Ale jest notatka, kiedy pierwszy raz pojawił się pręgierz. W 1935 jest informacja, że stał na rynku, to się nazywało Powiatowy Dom Stanowy, coś takiego było, prawda? Na tego. I on tam stał, znaleziono ponoć go gdzieś w okolicach zamku i przeniesiono właśnie tutaj. Pierwsza wzmianka przewodniku po ławie, ja sobie wyciąłem z roku 1935, na wiosnę został tam postawiony. Jeżeli ktoś jest zdesperowany, a interesuje się historią ławy, to polecam z tego okresu przejrzeć prasę ławską, bo na pewno taka informacja się pojawiła, więc jeżeli istnieje, macie państwo dostęp, to można znaleźć. I on został tutaj przeniesiony, ale pierwsze informacje o pręgierzu pojawiają się właśnie w 1935. On wcześniej, ale nie jest podana data, gdzieś tam się poniewierał na rynku. Na zamku. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd się nagle coś pojawia. A mówię, ja już odkryłem parę takich troszeczkę pręgierzy, które udawały pręgierze w różnych monografiach historycznych, były opisywane, a okazuje się, że znajduje się na przykład w Instytucie Herdera zdjęcie obiektu, gdzie on górę ma normalną kapliczkę, bo obiekt, domek cały z niszą, z obrazkiem świętym, tylko została utrącona, prawda, gdzieś zaginęła, a został słup i zaraz się przerobiono na pręgierz, dlatego no, ja jestem ostrożny do takich obiektów, ale nie ujmując, też nie umiem udowodnić, że to nie był pręgierz, więc na razie się cieszymy, że mamy obiekt pręgierza. I tak jak mówiłem, renowacja tego pręgierza pochłaniała też dużo kosztów. My największe mamy koszty poniesione w tym znowu 1680 jest zapis listopada, kiedy remontowano ten pręgierz i opisane też Staubsäule i wymieniono mu tam metalowe sprawy, a także wstawiono kamienną kulę na górze, czy odnowiono tą kulę i tutaj jest opis tego. Wyście mieli problem z tą kulą, bo pamiętam, że ona tam zniknęła, kiedyś ja tam byłem, widziałem, że sam ten czpień został i później władze tam podjęły działania, żeby go odnowić i tam jacyś wandale. I oni też, duża później renowacja, już tutaj nie będę wrzucał, nie wrzucałem z przyczyn czasowych, bo chyba nam się czas już kończy, była w 1713 roku. I to była duża inwestycja, kiedy pręgierz wymagał stabilizacji. Trzeba było klamry, bo on się przewracał po prostu i trzeba było go ustabilizować, żeby ktoś nie zginął, żeby komuś coś nie wyrządziło jakiejś szkody i wtedy jest dokładny opis, ile znowu trzeba było pieniążków na to, ile generalnie, kogo zaangażowano i także na koniec kat, bo ważny też jest, też już na koniec mówiąc, kat musiał to odebrać, wykonane prace. Oczywiście nie za darmo, kat dostawał i karpie, jak widzieliście, i gorzałkę, drodzy państwo, i wynagrodzenie za to. On wyciągał miecz katowski, sprawdzał wykonanie pracy, tym mieczem symbolicznie uderzał w belkę szubienicy albo w słup pręgierza, mówiąc, że w imię tam wszystkich świętych odbieram ten słup, niech służy miejscowemu wymiarowi sprawiedliwości i przekazywał go w ręce władz miejskich, co symbolicznie moglibyśmy dzisiaj uczynić, mając ten pręgierz. Dziękuję państwu za uwagę. Ja nie mówiłem celowo, bo już mówiłem o przestępczości państwu, więc o tych wszystkich wykonanych wyrokach tutaj przy szubienicy, żeby się nie powtarzać. Interesowały mnie urządzenia penitencjarne. Kuny też pokazywałem ostatnio, też ich nie wrzucałem. Dlatego te miejsce główne staceń, które było przez stulecia, szubienice rozebrano, pręgierz też zlikwidowano na rynku na początku XIX wieku, bo się przestały być użyteczne i nie wykonywano już na tych miejscach wyroków śmierci. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Póki to nie zostanie naukowo zakwestionowane, że jednak dysponujemy w ławie pręgierzem, obok takich miast jak, z tego co mi wiadomo, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka,
duszniki chyba mają swój pręgierz, więc i my jako oławianie też na razie będziemy się chlubić, jakkolwiek to brzmi, z posiadania pręgierza. I tutaj taka refleksja, proszę Państwa, w takim chyba powszechnym odbiorze wymiar sprawiedliwości okresu średniowiecza i czasów nowożytnych był bardzo surowy i szubienica, pręgierz to atrybuty władzy niezmiernie surowej, wręcz okrutnej, moglibyśmy przypowiedzieć. A jak się okazuje, tutaj z referatu, z wykładu pana doktora Daniela Wojtuckiego, okazuje się, że szubienica pełniła bardzo ważną funkcję społeczną. Możemy powiedzieć, że pełniła funkcję integrującą wręcz lokalną społeczność i to też jest niezmiernie ciekawe dla nas ustalenie, ciekawa informacja. Jeszcze raz bardzo dziękuję.